I proszę bardzo, jest jakiś typek. Czy nie można się w spokoju napić? Mamy wiele do zrobienia, więc będę się streszczał. Sabjorn, właściciel miodosytni Czerwoniaka, będzie urządzał degustację dla kapitana Straży Białej Grani. A my zamierzamy zatruć jego miód. Masz truciznę? Nie, nie. Na tym właśnie polega piękno tego planu. Sabjorn nam ją da. Miodosytnia ma spory problem ze szkodnikami i wie o tym całe miasto. Trutka na szkodniki i miód to niezbyt zdrowe połączenie. Nadążasz? A jaką rolę ja mam w tym pełnić? Rolę to się odgrywa, funkcja się pełni, no ale... Akurat będziemy w pobliżu i zaoferujemy biednemu staremu Sabjornowi pomocną dłoń. Przekażę ci trutkę do wybicia szkodników, ale część wrzucisz do kadzi z miodem. Sprytne. Całe tygodnie to z Maven planowałem. Potrzebny nam tylko ktoś, kto dostanie się do środka i ten plan wykona. I tu nie zwlekaj ja. Już, bo jeszcze Sabjorn pójdzie po rozum do głowy i sam kogoś najmie do wykonania brudnej roboty. Oba budynki są połączone tunelami wykopanymi przez szkodniki panoszące się w miodosytni. Wejście do nich znajduje się w piwnicy magazynu. Wcześniej było zabite deskami. Usunąłem deski, by zalęgły się w miodosytni. Tam sugeruję zacząć. Sabjorn zamyka to miejsce, ale jeśli uda ci się tam dostać, to proszę bardzo. Po co kłopotać się truciem gniazda dla Sabjorna? Gdy już pozbędziemy się Sabjorna, Maven ma plany wobec tego miejsca. Tak czy inaczej nie chcemy, by wróciły szkodniki. Uznaj to za dalszą część brudnej roboty. Ja natrudziłem się, by je tam sprowadzić. Ty teraz musisz się ich pozbyć. Pięknie. Dlaczego to robicie? No wiadomo, chcą przejąć interes. Popełniłem błąd, że pożyczyłem od Sabjorna pieniądze. Pozwala mi to powoli spłacać, ale urabiam się do krwi. Traktuje mnie jak niewolnika. Muszę wykonywać najgorsze prace w miodosytni. Tu chodzi o coś więcej niż tylko dług, prawda? Jeśli ten plan zadziała, nie tylko pozbędę się długu, ale będę ustawiony do końca życia. Opracowałem wraz z Maven mały układ. Jeśli Sabjorn wyląduje w więzieniu, ona przejmie jego miodosytnię. I zgadnij, kto wtedy poprowadzi miodosytnię czarnych róż w Białej Grani. Właśnie na tę osobę patrzysz. Już cię lubię, jesteś gościem w moim stylu. Pamiętaj, Sabjornowi przyda się pomocna dłoń. Niech to wygląda dobrze. Spoko. Gdzie jest ten Sabjorn? Na co się gapisz? Nie widzisz, że mam tu problem? Na łysego patałacha. Żartujesz sobie? Rozejrzyj się. Mam zorganizować degustację specjalnego gatunku czerwoniaka dla kapitana straży. Jeśli zobaczy miodosytnie w tym stanie, będę zrujnowany. Naprawdę? Zakładam jednak, że nie zrobisz tego z dobroci serca, prawda? Mam nadzieję, że nie oczekujesz zapłaty przed wykonaniem roboty.
Cóż, ja tak nie działam, więc możesz o tym zapomnieć. Lepiej będzie, jeśli tak zrobisz, albo zacznę krzyczeć: ślizgacz! Dobrze, już dobrze. Nie ma potrzeby podejmowania pochopnych decyzji. Masz tu połowę. Resztę otrzymasz po wykonaniu zadania. Żądam jedynie, by te szkodniki zostały na stałe usunięte, zanim moja reputacja legnie w gruzach. Jak mogę oczyścić to miejsce ze szkodników na stałe? Kupiłem nieco trutki. Chciałem, by zajął się tym mój leniwy, bezużyteczny asystent Malus, ale najwyraźniej gdzieś zniknął. Jeśli umieścisz ją w gnieździe szkodników, powinno to na zawsze powstrzymać się przed wracaniem. Mam nadzieję, tu drudasie. Nie wracaj, dopóki nie upewnisz się, że wszystkie te szkodniki nie żyją. No, 500 sztuk złota. Malus to najlepszy interes, jaki ubiłem w życiu. Jakiś czas temu pożyczyłem mu trochę złota, wiedząc, że nie będzie w stanie go zwrócić. Nie ma to jak darmowa siła robocza na obniżenie kosztów działalności. O, ty Żydu, ty Żydu. Zobaczymy. Teraz ja muszę uprzątnąć bałagan. Dobra. Wychodzimy. No i znowu dwie strzałki. Jak to? Gdzie jest to wejście, o którym mówił? Jakiś tunel? Nic nie widzę, nie widzę. Malus to jest chyba młot. Malekius nie wiem, ale Malus Maleficus to jest błot na czarownicę, jeżeli się nie mylę. Taka książka. No to trudno, wbijamy tutaj. Nie widzę innej drogi wejścia do środka. A to skupię, że potrzeba klucza. No skoro jestem złodziejem, potrafię otwierać zamki, to dlaczego do cholery potrzebuję klucza? Nie mogę otworzyć tego tak jak każdego innego zamku. Nie wiem, są tu jakieś ciekawe książki? Nie. Czyżby któraś część naszej dyskusji była niejasna? No i... co ta strzałka tam robi? O, już lepiej. Mieczem przecież bym go rozciął na pół, ale jest twardy. Jeszcze mnie zarazi jakimś chorobą. Gdzie jesteś? To jest ten tunel. Tylko że ja ten tutaj miałem chyba przyjść, a nie wychodzić. Ja co was matka nie miała? Boże, żeby zwykłe szczury mnie tak podnęczyły.
jest zadanie do takiego kozaka jak ja? Nie sądzę, ale... Pogromca smoków idzie zabijać szczury. Holy shit! Come on, bitches. Wyjątkowo wielki i wyjątkowo paskudny. Kurde, jak skacze. Patrzcie, jak się rozkłada. To obrzydliwy stwór. Czarodziej. What the fuck? Co to kurde było? Sobie zapiszę. Gdzie tarcza?
Tam właśnie masz podejść. Holy fuck. Nie, nie, proszę, nie zabijaj mnie. What the fuck? Co za szmaciarz, jak ja mam go pokonać? Jak to jest możliwe, że taki koleś siedzi w jakiejś dziurze ze szczurami, no... Fuck. Ludzie, dwie kule ognia i co? I po mnie. Tak! No po prostu śmiech na sali. Patrzę, że on cały czas mnie widzi. No jaki kurwa cudem. Gdzie jesteś? O, mówi gdzie jesteś, nie, że nie wie gdzie jestem, ale kurwa widzi mnie. Mam cię. Chodź tu, suko. Lepiej byłoby użyć głosu cesarza, gdyby tylko był aktywny, ale tego nie jestem pewny. No ładnie. Hello. A najgorsze jest to, że jemu ta mana się pewnie no, nie skończy. O, patrzcie jak napierdala. Ale widzę, znam już sposób, on po prostu nie przejdzie dalej. Więc tak go mogę zabić. Pokaż ryja. A więcej cię nie stać! No chodź tuż masz. Nie ujdziesz stąd
życie! O cholera. Co? Przez ścianę? No to jest po prostu już śmiech na sali. Na całego. Nie, podejrzewam, że to jest po prostu niemożliwe go teraz pokonać. Muszę podbić poziom, to być lepsze fanty. A tymczasem się... trzeba się wycofać. To jakiś świr. Boże, armia się zgaczy. Ukradłem jego dziennik. Użyłem głosu cesarza, więc on nie był dla mnie wrogi, okradłem go. A może dałoby się gdyby miał truciznę. Podłożyłbym mu truciznę i... pewnie by wtedy zginął. Tylko problem polega na tym, że nie mam trucizny. Ale to się da załatwić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Stąd te ślizgacze są takie twarde. On je jakoś usprawnił. Więc to by było na tyle. Cześć. Zajebiste, chcę mieć takie w domu.